Kochani, ja chciałbym się podzielić z wami takim świadectwem przyjęcia namaszczenia ostatnio z konferencji. Była modlitwa o urzędników, no to ja sobie stałem, ale pod koniec tej modlitwy, gdy Agata się modliła, to podeszła Julita i mówi: chodź Tomek, chodź Tomek. Mówię: no dobra, to podejdę. Agata się pomodliła. Ja generalnie nie jestem taką osobą, co czuje coś przy modlitwach, jakieś upadki pod mocą nigdy nie miałem, ale jak Agata się pomodliła i zdjęła ze mnie ręce, jak odchodziłem już na swoje miejsce, to tak krok za krokiem, wiecie, jakby niżej byłem, jakby coś z brzucha mi wychodziło albo coś Agata włożyła. I nie dałem rady stać, uwielbiać, tańczyć, po prostu siedziałem tak w kuckach, nie wiem, z 10 minut i przeżywałem to. Jaki później jest tego efekt? Dostaję takie przekonanie, żeby na ewangelizację, która tam była w piątek, tydzień temu, w Białymstoku ubrać się na biało, cały na biało. No to wszystko fajnie, tylko że nie mam ani bluzy, ani kurtki, ani spodni. No dobra, to cały dzień szukania tego. W końcu znalazłem jakieś spodnie damskie, dzwony białe, takie długie, ale to nieważne, ważne, że na biało. I kochani, najdłuższe moje takie ewangelizacje to były, nie wiem, po 20 minut, 25, a tego razu głosiłem ponad 1,5 godziny. Narodziło się około 6 osób na nowo, było słowo wiedzy do kobiety z depresją, została uwolniona. Więc tak, kochani, chciałem was zachęcić, żebyście przyjmowali urzędników bożych jako urzędników bożych i działali zgodnie z tym, co macie w środku, uwalniali wiarę w to, jak ktoś się o was modli. Amen.